Tak samo mówi się o sprawczości, prawda, i intencjonalności, która też nie aby nie przysługiwać wyłącznie człowiekowi. Jeden z tych wyróżników może powodować, że to się, że spowodować, że badania po prostu nad tym, co jest podmiotowe i tak dalej, czy tych czy hybrydowe, one się rozszerzą, mogą pójść w bardzo różne interesujące kierunki. Teraz jeśli można, to jeszcze słowo na temat tej naukowości, bo to jest takie słowo wytych, które można bardzo łatwo spacyfikować różne próby, powiedziałbym, nieortodoksyjnego myślenia. Natomiast też trzeba się zastanowić, oczywiście dążenie do naukowości na pewno wniosło trochę wartościowego, może dużo wartościowego wniosło, ale też w naukach społecznych wniosło mnóstwo takiej, można powiedzieć, papy, tak? To znaczy to, co Wright mówił, że jest mnóstwo teorii, czy mnóstwo wiedzy produkowanej, która czym jest prawdziwa, jest naukowa, natomiast nic nie znaczy, nic nie wynika. Jest kompletnie bez znaczenia żadnego, tak? I to mogła być moja macierzysta dyscyplina, w której byłem w pierwszym rzędzie weterynarii, czyli psychologia, się specjalizuje w tym, że tam właściwie można zrobić projekt badawczy korelując, czyli zostawiając dowolną rzecz z dowolną, tak? Nawet można sobie wyobrazić takie przedsięwzięcie po prostu losowego korelowania różnych zmiennych. Ponieważ psychologia ma już teraz bardzo dużo danych i bardzo dużo wypracowaną pewien eksperymentalną procedurę i zdolność statystycznej obróbki danych, w związku z czym możemy korelować cokolwiek z czymkolwiek i ewidentnie otrzymujemy prawdziwe informacje, tak? Tylko czy to rzeczywiście ma jakieś znaczenie, że nie wiem, poziom neurotyzmu koreluje z, nie wiem, jakąś kompletnie inną, idiotyczną zmienną prędkością rozszerzania się z dzielnicy. No pewnie koreluje, może nie koreluje, ale czy ten fakt rzeczywiście, to jest naukowe, to jest prawdziwe, spełnia wszystkie kryteria. Niestety ten nacisk na naukowość wyprodukował trochę takiej wiedzy śmiecia właśnie, która jest poprawna, na której nawet można zdobyć pewne stopnie, ponieważ którą się produkuje właśnie po to, żeby zdobyć. Którą się po to, żeby zdobyć stopnie, bo mówmy się, nawet można zrobić doktorat tylko i wyłącznie pokazując biegłość posługiwania się czy jakimiś narzędziami, czy poruszania się w jakiejś dyscyplinie bez wynoszenia czegokolwiek. No i co z tego? Jakby trzeba, wydaje mi się, że właśnie, jeżeli mówimy o naukowości, to trzeba pamiętać o pozytywnych, ale też o negatywnych konsekwencjach dla wiedzy, które dążenie do naukowości wyprodukowało. Tak? Czy tutaj nie była opozycja między naukowością a taką twórczością, czy kreacyjnością, nie wiem, innowacyjnością? Innowacyjność. Kategoria rynkowa. Jaka kategoria? Rynkowa, innowacyjność. Jaka? Rynkowa. Tak. Znaczy to jest taka w psychologii jest rozróżnienie między kreatywnością a twórczością, tak? Kreatywność to jest czysto formalne, po prostu ktoś coś zrobił nowego, a twórczość to jest coś, co jest nowe i użyteczne. Także jakby nie wystarczy po prostu tworzyć nowe formy, trzeba tworzyć nowe formy, które rozwiązują jakieś problemy, albo da się to zaaplikować, albo jakoś posuwają coś do przodu, to wtedy jest się twórczy, a nie tylko kreatywny. No, tak? Trzeba być twórczym i naukowym. No właśnie, więc jakby trzeba być twórczym i naukowym, tylko że niestety to jest przeciwstawne w wielu sytuacjach, tak? Bo ten trening taki naukowości jest, to jest przede wszystkim trening w przestrzeganiu skrupulatnym pewnych procedur, które są bardzo restrykcyjne i represyjne, powiedziałbym, wobec tego, co możesz powiedzieć, w jaki sposób możesz powiedzieć. Natomiast twórczość polega na jakimś jednak nieortodoksyjnym eksperymentowaniu, tak? Nie ma właśnie, że tej naukowości to jest trening algorytmów, a właściwie nie ma algorytmów, które pozwalają być twórczym, bo to jest z definicji powtórzenie znanych wcześniej kroków. Więc nie wiem, może to jest kwestia mojego takiego socjologicznego przekrzywienia, ale wydaje mi się, że ten aspekt instytucjonalny reprodukcji, to przez reprodukcję pewnych konkretnych instytucji, tak, czyli miejsc, w których ludzie pracują, przez które muszą przejść po to, żeby prowadzić swoje badania, żeby dostać pieniądze, ale też po to, żeby się utrzymać, tak. Powiedzmy, właściwie humanistyka jest w stosunkowo luksusowej sytuacji w porównaniu z, nie wiem, z biologią czy chemią, dlatego że my nie potrzebujemy laboratorium do tego, żeby pracować. Tak? Naszym laboratorium jest świat plus książki. Ewentualnie komunikacja z innymi uczonymi, aczkolwiek jest trochę badań, które pokazują, że nadmierne uczestnictwo w komunikacji, czy jeżeli ktoś jeździ na zbyt dużo konferencji, za bardzo się przejmuje tym, co się bada w tym momencie, prowadzi tylko właśnie do replikacji, jakby takie błędy samosprzężenia zwrotnego powstają, jakby tak. Wszyscy w tym środowisku o czymś mówią, wszystkim się wydaje, że to jest ważna teoria, wszyscy ją powtarzają,
Jak ktoś za bardzo uczestniczy, jest za bardzo znetworkowany, to też niedobrze, nie? Jeżeli ktoś jest badaczem, na przykład kolega, który mogę powiedzieć, że jest naprawdę wybitnym biologiem, no i on po prostu musi mieć grant na przykład na 1 000 000 złotych, po to, żeby ruszyć następny krok zrobić w badaniach, które prowadzi, tak? Bez tego po prostu nie jest w stanie. My mamy pozycję luksusową, bo my teraz w czasach Library Genesis, Library New i tak dalej, Torrenta, masz już właściwie dostęp do wszystkich książek, biblioteka już nie jest taka potrzebna. Teraz trzeba by jeszcze z czegoś się utrzymać poza tą akademią i no właśnie, no tak, no to, ale to są kryteria, które są kompletnie niemerytoryczne, tak? Jakby to uzależnienie, można powiedzieć, nasze od akademii wynika tylko i wyłącznie z pewnych takich czysto relacji, mówię, bazy, powiedziałbym, tak? Gdyby nie to, to moglibyśmy wyjść z produkcją wiedzy poza. I naprawdę mamy przykłady w XX wieku też, nawet współcześnie, tak? Cały na przykład anarcho-prymitywizm, John Zerzan, Bob Black, Hakim Bey. To jest ciekawa wiedza i taki dyskurs, teoria społeczna, kompletnie poza akademią, nawet wbrew jej, tak w XX wieku De Boer na przykład, który w ogóle nie mógłby być akademikiem. Także są takie przyczółki czy przykłady, które może pokazują jakąś możliwość funkcjonowania poza tym obiegiem, który jest straszny, mówię się, naprawdę świat akademicki jest okropny, jest zdominowany przez starych dziadów, którzy siedzą na synekurach. No tak, tak wygląda, nie wiem, czy ktoś z Państwa, jeżeli uczestniczycie, no to z Państwa jest starym dziadem. Widzi jakby to otwarcie obiegu, czy z Państwa. Zapraszamy, otwieramy dyskusję, zanim jeszcze jakieś ewentualne nasze pytania. Ja mam, może tak w podgłos. Z jednej strony tak, no akademia może już rzeczywiście jest tylko miejscem, gdzie się tworzy kadry i się udostępnia pewną wiedzę, a nie miejscem, gdzie ta wiedza ma być produkowana. Okej, zgódźmy na tą perspektywę, ale w takim razie, gdzie mamy produkować tych ludzi, którzy będą produkować wiedzę? Bo skoro nawet jeżeli chcielibyśmy sobie pozwolić na podejście interdyscyplinarne, to no można siedzieć w domu i dłubać, ale bez jakiejś pomocy odgórnej, w sensie jakaś społeczność akademicka, to jest bardzo trudne, żeby z jednej strony móc czytać badie czy coś takiego, a z drugiej nie tylko być w tych nowinkach, nie tylko być takim intelektualistą czytającym periodyki intelektualne. Upraszam się doktorowską o niewychodzenie z sali w trakcie spotkania. Dziękuję bardzo. Jeśli zaczęliśmy źle mówić o akademii, to doktorzy zaczną wychodzić. Tak? Wiewióry jeszcze mam taki termin na własny użytek, tak wiewióry, tak. Są się wszystkie stare dziady takie świetlące na tych synekurach akademickich. Ale wiewióry to ładne. Słuchajcie, było pytanie od Kamila. Tak. Ale wiewióry ładne. Gdzie to dokonać? Pozytywnie. Tak uważasz? Tak. Taki stary, dziekan jest takim starym wiewiórem. No, właśnie na przykład. Tak posthumanistycznie, to nie ludzie, to wiewióry. Tych nie jest negatywne. Gdzie produkować tych, którzy produkują i mają produkować wiedzę, tak? No to ja tutaj z racji chociażby patronatu praktyki teoretycznej chcę przytoczyć tradycję, na pewno uważam, wybitną, mianowicie badań bojowych, czy też Conrisserka, tak, współbadania. Gdzie mamy naprawdę bardzo dużą ilość wiedzy wygenerowaną na temat przemian kapitalizmu, na temat samoorganizacji robotników, ale w ogóle jakby pewnego kondycji życia, tak, i pracy, która zupełnie poza obiegiem akademickim się wygenerowała. Tak? Są badania, które jakby z definicji w ogóle nie miały być akademickie, to jest proces badawczy, który jednocześnie konstytuuje pewien podmiot. Tak? I wydaje mi się, że to jest na przykład, gdybym miał z innej zupełnie dziedziny podać taki przykład, to jest karter psychoanalityczny. Czyli piątka ludzi, powiedzmy piątka, siódemka, która się zbiera wokół pewnego problemu, który interesuje, jaka w psychoanalizie to było wypracowane i zupełnie poza kontekstem badań takich akademickich, poza w ogóle kontekstem pewnego takiego sznytu akademickiego, koncentruje się na jakimś problemie i jakby się nim zajmuje. Jeżeli popatrzymy właśnie, psychoanalizm to jest dobry przykład, dlatego że to jest romans psychoanalizy z akademią jest bardzo skomplikowany i ogólnie
mało raczej, można powiedzieć, mało dał, tak? Żaden z wybitnych psychoanalityków nie był przede wszystkim akademikiem, był co najwyżej dochodzącym akademikiem, czy jakoś dodatkowo akademikiem, tak? A mamy takich, którzy w ogóle nie w to pole nie wchodzili, a naprawdę wyprodukowali sporą część, wyprodukowali dużo wartościowej wiedzy. No, Kajtek też wytwarza głównie dla siebie, dla swoich członków. No tak, ale to jest wiedza, która jakoś tam działa, prawda? To nie jest tak, że popularyzacja tej wiedzy jest podstawowym... Czyli sprowadzamy to do faktu, że psychoanaliza działa. Znaczy, jeżeli wzięlibyśmy, nie wiem, grupę osób, które uczestniczyły w tych ścisłych seminariach Lacana, no to też jest jakaś garstka w porównaniu z tym, do jakiej liczby docierają ludzie, którzy piszą podręczniki akademickie, tak? No ale jednak jakby w tej garstce ludzi rozmawiających przez 20 lat ze sobą, a ten trzon taki, to w ogóle było kilkanaście osób, wygenerował jednak jeden z głównych języków współczesnej humanistyki, więc to wydaje mi się, tutaj bardzo moim zdaniem jest, jeśli już mówimy o metaforach, to jest bardzo dobra ta metafora, którą Deleuze używa, tego mrocznego prekursora, tak? Kiedy on mówi, że, znaczy on się odwołuje, usiłowałem to sprawdzić, ale nigdy nie znalazłem takiego opisu, że przed wyładowaniem elektrycznym, pomiędzy jednym biegunem a drugim, przebiega jakaś taka cząstka czy wiązka cząstek, które właśnie są mrocznymi prekursorami. Także jakby oni przechodzą, zanim zobaczymy ten impuls. I on uważa, że to jest dobry model czy metafora w ogóle funkcjonowania wiedzy, że filozofia powinna być takim właśnie mrocznym prekursorem, czyli nie krzyczeć w mediach i ogłaszać jakby o co chodzi, tylko pewna praca, która jest niewidoczna, nawet właśnie tych pięciu osób, którzy przemierzają pewną trasę i potem jakby umożliwiają przeskok tego potencjału, tak, który właśnie jest tym rozbłyskiem. To znaczy, to tutaj się było badanie nad konkretnie piorunami. Także zanim piorun uderzy, zanim jest błyskawica, to przelatuje jakieś, po prostu jest jakieś oddziaływanie takie niewidoczne, które umożliwia jakby trasę przejścia temu piorunowi, coś takiego. No więc właśnie, jak to nazywasz, to można jakaś taka forma inicjująca, prawda, jakiś szereg działań, więc to jest tak, że oprócz... Nie może być tak, że możemy mówić, że istnieje akademia, która jest zdemonizowana i w której nie dzieje się, która stwarza jedynie negatywne efekty zdobywania wiedzy i reprodukowania tej wiedzy. Istnieją gdzieś na zewnątrz zupełnie jak takie wolne satelity, różnego rodzaju kolektywy, tak, zrzeszenia, stowarzyszenia ludzi, którzy pracowują wiedzę, która i tak wcześniej, można powiedzieć, zbyt późno, ale jednak przechodzi do akademii. Znaczy akademia w tym układzie byłaby jakimś, nie wiem, tak sobie myślę, jakimś Hollywood, prawda? Gdzie są dopiero pokazywane te filmy już, które, czy tak ideologicznie opracowane, które już większość ludzi jest skłonna przyswoić albo decyduje się, że w ogóle można by o czymś mówić, zacząć mówić, prawda? I to jakby jest ten moment akademicki. Więc interesujący jest tutaj ten moment, w którym należałoby zobaczyć, czy spróbować jakoś na to zwrócić uwagę, tam przekierować energię, ten moment jednak upowszechniania, jakoś widzę, że bardzo protestujesz przeciwko upowszechnianiu wiedzy. Nie, bo wydaje mi się, że można by te funkcje rozdzielić, tak? Znaczy, bo uniwersytet miał funkcję przekazywania wiedzy od samego swojego powstania, tak? Natomiast ten taki ścisły związek produkcji nowej wiedzy w humanistyce, intelektualistów, którzy jednocześnie są zatrudnieni na pozycjach akademickich, to jest stosunkowo nowy, też jesteśmy można powiedzieć. Nie? No, tak, oczywiście, tak. Jakby i mówimy wnętrza instytucja, a jednocześnie tak trochę na zewnątrz, prawda? Znaczy, więc mnie się wydaje, że taki model, wiesz, taki, że jest instytucja, która broni się, która jest po prostu jak okopy Świętej Trójcy, I to wszystko, co się dzieje na zewnątrz niej, co jest niezwykle no właśnie twórcze, że taki dychotomiczny model jest jakby mało wiarygodny, że należałoby zobaczyć, czy jakby trochę inaczej tą rzeczywistość opisać. Znaczy, obawiam się, że...